Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym gameplayu. Dzisiaj zagramy sobie w grę Rocket Burst. Jestem właśnie na świeżo po przejściu tejże gry. No i odpalmy sobie jakiś chapter, żeby coś leciało w tle. Okej. Okay. Ładne menu, jak widzicie, bardzo śliczne, takie kolorowe. Fajna muzyka w tle. No i krótkie loading. Dobra, no to przejdźmy może tak pokrótce, będę oceniał jakieś tam elementy gry. Grafika. Grafika jest bardzo ładna, muszę powiedzieć. Mamy tutaj kolorowo, jest taka komiksowa jakby kreska. Mamy fajne tła. One są jakby na kilku płaszczyznach, bo gra wykorzystuje funkcję 3D. I szczególnie właśnie w tym trybie to musi wyglądać naprawdę fajnie. Ja tego niestety nie widziałem, bo nie mam telewizora 3D. No, czyli grafika bardzo ładna, bardzo mi się podobała. Zresztą to widać. Jest tak fajnie po prostu. Okej, okay. Teraz może strzelanie. Strzelanie jest bardzo proste. Możemy strzelać tylko w poziomie, czyli prawo-lewo. Akurat w tym etapie możemy strzelać dookoła siebie jakby, bo latamy jetpackiem i mamy tutaj 360 stopni, jeśli chodzi o strzelanie. Ale w takim normalnym platformówkowym etapie mamy właśnie tylko jakby po linii poziomej możemy strzelać. Nie ma góry-dół, nie ma ukosia. Broni jest kilka. Mamy tutaj pistolet, czyli taki najsłabsza jakby broń. Mamy karabin maszynowy. Różne wariacje właśnie tych karabinów, czyli tam dużo się nie różnią. Na przykład strzela serią, tamten strzela jakby normalnie, czyli bez czyli długimi seriami. Mamy shotguny lepsze, słabsze, które zadają więcej obrażeń, wiadomo. I to by było w sumie na tyle. No oczywiście są jakieś tam granaty i tak dalej, i tak dalej. Strzelanie bardzo proste, niezobowiązujące, przyjemne dosyć, ale po dłuższym jakby obsowaniu z grą może się znudzić. Kolejny aspekt gry to oczywiście muzyka. Muzyka jest bardzo, bardzo przyjemna, szczególnie w takich momentach jakby. Odpala nam się fajna jakaś piosenka, coś tam leci w tle, w takich... Tutaj akurat w tym etapie to nic specjalnego, jakieś tam, nie wiem co to jest właściwie. Ale czasem na przykład w tym menu, co słyszeliście na początku, to było fajne, naprawdę mi się podoba muzyka. To obok grafiki najlepsze elementy tego tytułu. A właśnie, nie powiedziałem, że on wyszedł tylko na PlayStation Network. Kosztuje 36 zł. 36 zł to nie jest dużo, a czy opłaca się kupić tą grę, no to wam powiem może na końcu. Kolejny jakby ten taki element gry to może sam gameplay. Gameplay jest dosyć monotonny. Mamy tutaj tylko właśnie jakby takie dwa etapy. Ten, którym latamy sobie jetpackiem, oraz etap taki platformówkowy, którym chodzimy normalnie po jakiejś tam mapie i tak dalej, nie? To wam też pokażę, jak przejdę tylko to zobaczycie, jak wygląda taka normalna jakby gra. Kolejne, co tam, mamy jakieś to elementy łamigłówek, coś takiego. Czasem można się zaciąć przez chwilę, ale to nic takiego. Bardziej są frustrujące niż ciekawe, bym tak to powiedział. Kilka razy się zirytowałem, szczególnie pod koniec, bo tam powiedzmy... No dobra, nie będę spoilerował, po prostu się zirytowałem. Zakończenie było, jakby to powiedzieć, takie dosyć może śmieszne i przygotowujące nas na kontynuację, także może będzie kontynuacja tej gry, nie wiem. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć, jak mi się grało, aha, zginąłem, no to teraz odpalę sobie inny etap, żeby nie było, mówiłem, że odpalę, to odpalę. Może to. Aha, mamy też tryb kooperacji. Możemy sobie zagrać na jednej konsoli właśnie.
nie ma trybu kooperacji i multiplayerze. No tutaj widzicie już w ogóle zmiana jakby całej otoczki, jakaś dżungla. I to już wygląda fajnie, muszę przyznać, fajnie. No ale wracając jeszcze do tego trybu kooperacji, to jest, on się trochę różni od zwykłego jakby takiego normalnego trybu. Tym, że tam mamy jakby takie niektóre elementy przygotowane specjalnie pod, pod dwóch ludzi jakby, no. Takie, wiecie. No, no i teraz sam gameplay, no mówię wam, to nic specjalnego, nie ma tutaj poziomów trudności do wyboru. Chodzimy właśnie tym kogutem, chyba kogutem, tak. I strzelamy do pingwinów. W ogóle jest jakaś fabuła. Ale to też wam nie będę może spoilerował, chociaż wyszukana ona nie jest. No i chodzimy sobie takim właśnie kogucikiem i rozrabiamy może, albo ratujemy, nie wiem, w sumie już. No, no i słuchajcie, no to tak się prezentuje ta gra, no tutaj nie ma nic szczególnego, mamy również znajdźki jakieś tam. Trofea są dosyć proste. Może nie dosyć, są proste. Łatwo wbić platynkę. Także dla Trophy Hunterów jak najbardziej polecam tą grę. A dla reszty? Dla reszty to już tak nie bardzo. Ode mnie ja bym jej mógł dać tak 6 z minusem. Za to, że ma fajną grafikę, to tak, to też podnosi jej troszkę ocenę, bo sam gameplay to tak na 5 może coś takiego. No to wygląda może nawet przyjemnie, nie powiem, ale po dłuższym czasie to się to męczy troszkę. Robimy w kółko te same rzeczy, jeździmy tą windą, tak, zabijamy te pingwiny. Jedynie te etapy są właśnie z tym jetpackiem, to są takie etapy jakby trochę odróżniające od tych platformówkowych, ale jest ich tylko kilka, także to dużo nie zmienia. No to słuchajcie, ja wam tylko powiem na koniec, że ja nie bardzo zawiodłem się na tej grze, bo nie oczekiwałem po niej nic specjalnego, ale myślę, że za 36 zł można znaleźć coś naprawdę dużo, dużo lepszego. Ale jeżeli komuś to się spodobało, co teraz widzi, no to jak najbardziej mogę polecić. No to do usłyszenia, do kolejnych filmików. Trzymajcie się, na razie.